Hello, hello. Siemano. No, po treningu dzisiaj wyjątkowo. Muszynianka. Dzisiaj nie było za gorąco, więc się aż tak nie odwodniłem. Też godzinka biegania, już nie będę na ten zegarek pokazywał. Plus stretching, czyli rozciąganie. No, dzisiaj trochę chłodniej, ale i tak. Koszulka, spodenki, przepocone. No nic, dobra. Na spacer, jeszcze tu chwilę. I gadu, gadu. No i co? Jest chłodniej dzisiaj. Dlatego w dresiki. No ale nic, no, jest okej. Pozytywne nastawienie musi być nadal mimo wszystko. Mimo, że czasami jest mniej weselej. No ale nieważne, no. Polecam aktywność fizyczną. Sport to zdrowie. Endorfiny. I oczywiście poziom dopaminy, serotoniny w mózgu się uaktywnia przy wysiłku fizycznym. No i co? No i lepiej się człowiek czuje trochę, no nie? Nawet jak czasem jest jakiś taki gorszy dzień. A na jesieni to wielu dosięga, więc polecam też witaminę D3 z wapniem. Dlaczego? Dlaczego nie D, tylko D3 z wapniem? Dlatego, że łatwiej się przyswaja ogólnie D3 zamiast witaminy D i wapń też pomaga przy właśnie przyswajaniu się do organizmu, no nie? No i to jest taka cudowna witamina, że tak powiem. Ja ją często właśnie, no zawsze ją w okresie zimowym wprowadzam do swojego organizmu. Nie w tabletkach, tylko w takich, że tak powiem, takich przeźroczystych, że tak powiem, pigułkach. Coś w tym stylu, no nie? Pills. Nie tablet, tylko pills po angielsku. No to są takie bardziej pigułki, takie przeźroczyste, które mniej niszczą układ pokarmowy, prawda? Lepsze są do trawienia. No i co? No i... Przepraszam bardzo. Po treningu jednak trochę się śliny więcej zbiera. No i trzeba pozytywnie jakoś do tego wszystkiego podchodzić. Zawsze może być lepiej, ale zawsze może być też gorzej, no ale... Ja tak się chciałem odnieść do paru rzeczy jeszcze. Wczoraj kilka tematów poruszyłem. Tak jak niektórzy na przykład, którzy też mieszkają tu w Stanach, najeżdżają na ten kraj. Ja już nawet nie komentuję tego, to co ktoś tam, różni ludzie wypisują w internecie. Bo nie gryzie się ręki, która karmi. Nawet Nine Inch Nails miał taką piosenkę. Would you bite the hand that feeds you? Right? Something like that. No, you just don't do that. This is wrong. This is disrespectful. You don't appreciate what you got. Po prostu nie można tak robić, no nie? Jak ci nie pasuje, get the fuck out of here. The door is open. You don't like it? Hey, love it or hate it? If you don't like it, you can just leave. Po prostu możesz się jeden z drugim usunąć z tego kraju, jak ci tu źle. Ja na przykład nie, żebym był hipokrytą, bo też byłem kiedyś nielegalnie. Trochę to zajęło 5-6 lat, zanim zdobyłem green card. Rok temu zostałem obywatelem amerykańskim, także jestem dumny z tego. Mogę się pochwalić, jestem dumny z posiadania podwójnego obywatelstwa, polskiego i amerykańskiego. Jestem dumny, jestem zadowolony, jestem wdzięczny z tego, co mi ten kraj dał. To jest wielka szansa, American Dream. Każdy to może osiągnąć, tylko trzeba odrobinę pracy w to włożyć. I nie narzekać tyle. I nie narzekać, i trzeba się zalegalizować niestety. To nie jest jakiś rocket science, to nie jest jakieś trudne, nie wiadomo jak. Bo tak naprawdę najważniejsze w tym kraju, w Stanach, to jest mieć właśnie amerykańskie obywatelstwo i dobry kredyt. Jeśli się nie ma tych dwóch rzeczy, to jest jak domek z kart, wszystko można
runąć. Nagle. Nagle. Każdy się może poślizgnąć. W pysk komuś dać. Czy siąść za kółko po pijaku. Różne rzeczy się zdarzają. Czasami się nie chce czegoś zrobić, po prostu tak wyjdzie. No ja już na przykład nie jestem na tym etapie. Ja już jestem na wiele wyższym etapie, gdzie po prostu no... Mi już takie rzeczy do głowy by nie przyszły, bo niestety nie zadaję się już z niewłaściwymi ludźmi, którzy ciągnęli do złego często. Nie, żebym tam zwalał na kogoś, no ale to tak jest często, no. Że jednak otoczenie ma wpływ na człowieka, no nie? I, ale tak mówię, niektórzy mają nawet swoje firmy, mają domy, nie mają powiedzmy obywatelstwa, mają tylko green card. To wszystko jest... Jest i nagle nie ma. Tam ostatnio taką anegdotę słyszałem od jednego mojego znajomego. Tak zazdrościł trochę, tak... O, tu jeden taki kontraktor, no tam nie wszyscy mogą wiedzieć w Polsce na przykład, co angielskiego nie znają, kontraktor, czyli taki właściciel firmy budowlanej, no nie? O, że kupił sobie pick-upa i custom made, że tutaj wszystko custom made, czyli takie no, jakby powiedzieć na zlecenie w warsztacie samochodowym, że tam takie bajery, spoilery i tak dalej przy aucie, że o, $40,000 to kosztowało, tu wszystko takie dodatki. No i co z tego? No i co z tego? Jak on kiedyś, wiem, że narobił gnoju, złapali go tam za jakieś handlowanie dragami czy czymś, to taka anegdota, po prostu nie będę przytaczał nazwisk i imion, bo nie wolno takich rzeczy robić, ale handlował, złapali go i ma chyba tylko green cardę, czyli jest rezydentem. I teraz tak, mam, za przeproszeniem, nasrane w papierach mocno, bo to są takie zarzuty, które nawet jeśli się miało sprawę umorzoną, to bardzo źle wygląda później na interwiu, czyli na przesłuchaniu w urzędzie imigracyjnym, jak się chce zostać obywatelem. Bardzo źle wygląda. Ja miałem też troszkę brudów, ale no... Trzeba mieć na czym czapkę nosić, no, że tak powiem. I ten. Ja jestem czysty w każdym bądź razie. Mam czystą kartę i jest super. Jest super, nowe życie i tak dalej. No, ale niektórzy ludzie na przykład wezmą jakieś głupie COD, czyli conditionally discharged, czyli warunkowe jakieś takie umorzenie sprawy. To już jest brud. To już jest conviction, czyli jesteś za coś skazany. Niedobrze to wygląda. Nie wolno takich rzeczy brać. Trzeba być zawsze uniewinnionym. Jeśli się nie jest uniewinnionym, to źle później wszystko wygląda. Nawet najdrobniejsze rzeczy teraz się o wszystko będą czepiali. Także do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no i ten człowiek na przykład... Co z tego? Jak musi się teraz pilnować i wyda i tak jeszcze z $50,000, żeby mu nie zabrali tylko tej green karty, bo mu się doczepili, a obywatelem pewnie i tak nigdy nie zostanie. Także nie może sobie pozwolić na tyle co inni, co... Tutaj mają już pełny status, no nie? Ja to mówię z satysfakcją. Ja nie będę tego ukrywał. I dlatego namawiam moich wielu kolegów, którzy nawet nie mają papierów. Legalizujcie się. Znajdźcie sobie jakąś babę. Zypyt. Na jakiś czas. Wiadomo, no nie? No. I tyle, no. Ja akurat byłem szczęśliwy, że... To po prostu po rodzinie, no nie? Jest sponsorstwo miałem. Nie musiałem desperackich ruchów robić, no nie? Zresztą tam ci, co sobie zasubskrybują mój kanał, to mogą wiedzieć, że to będą wiedzieć, w jaki sposób to uzyskałem. Mogą się cofnąć do jednego z moich wcześniejszych nagrań i się dowiedzą, z jakiego tytułu mi się to należało, no nie? Legalny pobyt i tak dalej. No to takie moje drobne porady tylko, no nie? No i jest dobrze i po prostu tak... Chciałbym pewnym ludziom po prostu tylko uzmysłowić, żeby nie srali, nie pluli na tą Amerykę, że o tam Israel, że Ameryka i Izrael to tamto, bo patrzcie co się dzieje w tej zgniłej Europie Zachodniej. Tam już jest pozamiatane. Tam już nie ma o czym mówić. Jest, to wszystko idzie na dół. To jest naprawdę... Nie ma o czym mówić. Tam już jest coraz gorzej i gorzej.
lewacy, którzy są po prostu, mają mózgi całkowicie zryte, zaprzeczają sami sobie, wspierają czy to celowo, czy to w ogóle nie, nieświadomie islamistów, którzy później wprowadzą swoje prawa. Dlatego w Polsce Kaczyński za mordę to trzyma, tak samo jak tutaj Trump w Ameryce. Nie będzie dziadostwa, będzie ogniem i mieczem dosłownie, bo to inaczej nie wytłumaczysz ludziom. Nie tam jakieś bujanie w obłokach, jakieś Winnicki, jakieś ruchy narodowe, jakieś takie... Ludzie, puknijcie się w głowę, przecież to nie ma szansy, nie ma szansy w żadnych wyborach. Zejdźcie na ziemię, przestańcie jakoś marzyć. To lewacy się śmieją z tego wszystkiego, śmieją, mają taki uba, co myślą, patrzcie na tych durni, patrzcie na tych durni. Ci konserwatyści, tacy jak ja, nowocześni, którzy są za Kaczyńskim, za Trumpem, zamiast się dogadać z nimi, to ci lewacy patrzą na nas, patrzcie jacy durnie, kłócą się z sobą, zacierają tylko ręce. Także ludzie, jeszcze nie jest za późno. Ja tam też kiedyś, nie powiem, bo co tam jeszcze, jak byłem w Polsce, jak wyjechałem, miałem 18 lat, wcześniej się przez różne środowiska przechodziło też, myślenie nacjonalistyczne, bo to wiadomo, w latach 90. bankowcy, skinheadzi i tak dalej. Ja nie powiem, bo tam też no kokosa się na głowie niejednemu tam czasami przez przypadek nabiło, no inaczej było po prostu, no ja człowiek chodził też sfrustrowany, zdenerwowany różnymi rzeczami, nie było perspektyw, no nawet tak jak ja byłem w sport zaangażowany i nie było warunków, no ale dobra, no nieważne, no i co, no i było takie obsesyjne myślenie jakieś tam, że Polska dla Polaków, a tak naprawdę Polska, jak ktoś kto zna historię, była największa, miała największe po prostu, że tak powiem, wpływ i u szczytu swojego była jako pierwsza Rzeczpospolita, czyli Rzeczpospolita Obojga Narodów, prawda? Za dynastii Jagiellonów, czy to za królów elekcyjnych, a to była Polska wieloetniczna. To nie była jakaś Polska dla Polaków, bo Polska, ta Rzeczpospolita, no nie, oryginalna, pierwsza, no nie, jeszcze przedrozbiorowa, tylko to tak wcześniej, to trzeba liczyć XVI wiek, powiedzmy XVII, wiadomo, to był taki prototyp właściwej, można powiedzieć, Unii Europejskiej, która powinna być, że na równych zasadach. I to była bardzo duża tolerancja. Owszem, tam, no też, to tam, ja już w jednym z moich wcześniejszych tych moich nagrań, ktoś się może cofnąć, tym razem konkretniej, jak to właśnie polscy panowie, no bo to są fakty, to są czarne plamy w historii, traktowali właśnie Kozaków, Ukraińców i to był, strzeliliśmy sobie sami tak przysłowiowo w nogę, w kolano, no nie, w stopę, jak ich traktowaliśmy, bo do dzisiaj mogliśmy być największym imperium w Europie, może nawet i na świecie, nie, kto wie, jakby się to potoczyło, ale niestety zachłanność szlachty i wyszło jak wyszło później, no już to było nie do zatrzymania, no nie, tak samo teraz trzeba zatrzymać tych islamistów, tych lewaków. Trump robi to, co może. Wybory 6 listopada w Stanach. Trzeba iść, ci, co mają, są obywatelami, powinni głosować na republikanów, żeby zatrzymać tą zarazę komunistyczną, demokratyczną. Bo to są schizofrenicy, to są chorzy ludzie. Po prostu oni chcą narzucać jakąś trzecią płeć i tak dalej. To, co tu burmistrz de Blasio zrobił w Nowym Jorku, że wprowadził trzecią płeć. No to jest kuku, no. To jest psychiatryk po prostu, to jest schorzenie, no nie? To nie jest normalne i to trzeba leczyć, no nie? A nie propagować jeszcze. I co? I trzeba tą zarazę lewacką wbić w ziemię, no nie? No, nie czarujmy się, no. Trochę się od kamery odzwyczaiłem, także trochę chaotycznie to moje nagranie może wyglądać, ale nieważne, no. Ja tam wiem, że się spotkam z krytyką wielu ludzi, może niektórzy tam machną sobie, ale nie ma problemu. Wczoraj moje takie nagranie było, że tak powiem, na luzie. Dzisiaj będzie troszeczkę ostrzejsze. I jak komuś nie pasuje, niech powie, no nie? A jak nie, to tak jak wokalista z Cannibal Corpse powiedział. If you don't like me, you can just go fuck yourself. That's it. Proste, nie? Także merytoryczna wymiana zdań jak najbardziej. Jak nie, no to do widzenia. Nie ma problemu, no nie? Ja mogę z każdym rozmawiać, ale też jestem selektywny i nie lubię czasu tracić na głupoty. Także... Pozdrawiam.
Trzymajmy kciuki za Kaczyńskiego i za Trumpa. Wszystkiego dobrego, na razie, bye.